Siemano, jestem nowym gospodarzem wieczoru, więc może powitajmy śmiechowymi brawami pana Fredka Farmera. Dzięki, ja to wezmę. Za chwilę. Najpierw zadam ci kilka krótkich pytań, skoro jesteś prawdziwym farmerem. Dobra. Jaki poleciłbyś system nawadniania dla brukwi pastewnej? No tego, mamy kilka dobrych systemów, ale kiedy widzę ładną brukiew, to ślinka mi cieknie, to ją nawadnia po całości. Dobra, mądralo. A gdybyś miał wymienić sieczkarnię 2300, jaki model chciałbyś wybrać? Tylko proszę mówić konkretnie. Moc 2, rzecz jasna, bo ma mocny moment siły. Moc 2? Jaką? Ej! Zostaw! Przeczytał etykietę na butelce! Ten facet niczego nie wie, ponieważ wasz ukochany Fredek Farmer nie jest prawdziwym farmerem! Fred to nie jest jego prawdziwe imię, tylko Fredginald! Do jaska, skąd pani to... Hej! Mówi jak mieszczuch! I sprzedawał nam paskudną ściemę! Dlaczego mi to robisz? Bo myślałem, że jesteś jak ja! Prawdziwym, niesfałszowanym, pracowitym farmerem! Dobrze, przyznaję. Nie jestem takim farmerem, ale chciałem nim być. Mój ojciec był farmerem. Chciałem iść w jego ślady, ale... Ojcze, spójrz tutaj! O, synek, mówiłem i znowu to samo. Bardzo źle. No, sam już nie wiem, czemu mam takiego paniczyka za syna. Ja wiem, jak to zabrzmi, ale nie jest ze mnie farmer miód malina. Może żaden z ciebie rolnik, ale na pewno masz poczucie humoru. Tworząc postać Fredka Farmera, w piękny sposób uczciłem pamięć o ojcu. I tak całe życie budzę się przed świtem, czytając komedie, pisząc żarty, urabiając sobie palce do krwi. Wszystko, by był ze mnie dumny. Tyle ciężkiej pracy i poświęceń. Pomyliłem się co do ciebie. Naprawdę jesteśmy podobni, ale ty nie uprawiasz zbóż, tylko żarty. Ciężko pracujesz. Synku, porządnie ich nakręciłam! Już po Fredzie! Ojejku, co ja narobiłem? Świerszczu! Tu jesteś, bracie. Wszystko gra? Co? No jasne. Jessica mówiła przeróżne rzeczy, a ja się w ogóle nie przejmuję. Ludzie strasznie się śmiali, bo jest brzydka. Tak, myśli, że jest taka fajna, a naprawdę jest taka... Dość, bo zaraz pęknę! Dzięki, że mnie pocieszyłaś, Tilly. Od tego są starsze siostry. Tak, ale chciałbym się śmiać ostatni. To da się zrobić. Fredek Farmer zbierze owoce swojego oszustwa własnymi grabiami! Publiczność jest wściekła! I bardzo dobrze. Wściekają się, że nie jest prawdziwym farmerem. Cóż, skoro chcą prawdziwego farmera, to dostaną prawdziwego farmera. Co ci przyszło do głowy? Nie znasz się na stand-upie! Zawalisz to! Wiem to. Drodzy państwo, słuchajcie mnie! Jestem Bill, prawdziwy farmer! Co nam wyrośnie, gdy skrzyżujemy ogórka oraz dynię? Co? Nic, bo można krzyżować różne odmiany warzyw, nie gatunki. Hejo! Chcemy się śmiać, a nie uczyć! Na niego! Stop! Chcieliście prawdziwego farmera i ja wam go dałem. Może wolicie prawdziwego stand-upera zamiast mnie? Bardzo dobrze, że nie jestem farmerem, bo gadałbym zawsze takie żarty jak on. Ale powaga, no nie widziałem tylu wnerwionych twarzy, odkąd krasule skumały, co jest tajnym składnikiem moich burgerów. Łone! Nadal go nie lubię.